Podsumowaliśmy kampanię Rowerowy Maj. Przez cały miesiąc uczniowie polskich szkół przyjeżdżali na lekcje na rowerach, hulajnogach, rolkach i deskorolkach. Otrzymywali za to naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Najaktywniejsi dostali na Starym Rynku nagrody i dyplomy. Najlepszą rowerową szkołą w kampanii Rowerowy Maj okazała się szkoła podstawowa numer 15. Ogromne, ogromne brawa. Najlepsza rowerowa szkoła otrzymała bon o wartości 5000 zł. Swój puchar dla najlepiej przygotowanej szkoły przyznała również policja. Trafił on do trzynastki w Trzepowie.